Tu vai. Ja jestem Ola, a to jest kolejny odcinek serii Obozowanie dla nas to nie wyzwanie. A dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić własny dozownik do wody, który może nam się przydać na obozie. Potrzebne materiały to plastikowa strzykawka, która jest na przykład przy syropach, pistolet z klejem na gorąco, plastikowa butelka, papier ścierny oraz nóż. Najpierw musimy odciąć górę od strzykawki. Następnie przy pomocy papieru ściernego musimy zetrzeć górę strzykawki, aby nie była zbyt szorstka. W nakrętce od butelki wycinamy dziurę. Teraz musimy włożyć strzykawkę w dziurę w nakrętce i przykleić ją klejem. U mnie niestety sam klej nie wystarczył i musiałam pomóc sobie taśmą izolacyjną. Jak widać, kiedy wciśniemy strzykawkę, woda zacznie lecieć. Żeby zamknąć dopływ wody, musimy pociągnąć strzykawkę. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czuwaj!